mogę tylko powiedzieć, że jedną rzeczą jakich artystów przewieźliście z Wilna i pokazujecie tu w Gdańsku? No to, my tutaj pokazujemy czterech artystów różnych pogodów, które mamy wystawiane na grupę artystyczną. Ale ich nazwy wystawy rozwiązują spółkę z tego, jak życie codziennie może przejść w szaleństwo, czy życie codziennie może stać chaotyczne i same osoby mogą mieć kierować swoim życiem. To jest, i to, i każdy jest bardzo różny. I oni mają jakby takie różne role w życiu i różne role artystyczne, od pustolnika do anarchista i budowlące utopiczne modele, ale co ich związuje, to takie poczucie temu, kiedy nie ma granicy między rzeczywistością i wyobraźnią, kiedy my już nie znamy kierunku. I to temat oni podejmują bardzo interesująco i wielowarstwowo. To jest rzeczy, które są tragiczne, a też komiczne i też dużą dozą autoironii. I te wszystkie prace należą do naszego centrum, Modern Art Center, kolekcje. To jest pierwsza taka duża, prywatna kolekcja sztuki współczesnej na Litwie. I ta współpraca z placówką Blaźni to jest też nieprzypadkowa. To nie tylko festiwalowa rzecz, ale kuratorki Blaźni bardzo często są winne i robią tam też wystawy i są jakby już częścią naszego życia artystycznego. Kropka na razie. Kropka, ale już dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja wiem, bo to jest naprawdę Paro Bachu i Jelani na artysta, po prostu niewielki festiwal w Wielkopolsce. Na początku chciałam przywitać naszych gości honorowych, ambasadora Republiki Litwy w Polsce, Saronasa Adamowicza wraz z delegacją z ambasady litewskiej. Wiceprezydenta miasta Gdańska, Piotra Grzelaka. Gdańskiego wicemera, pana Piotra Grzelaka. Delegacja regionu gdańskiego, która gdzieś jest w drodze i pewnie dotrze do nas w trakcie wernisażu. Wiele z regionu delegacji, który ją wiksa, to jest nie zbyt kaszkurek, Panie ambasadorze, pani kurator. Panie ambasadorze, panie kurator. Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło móc uczestniczyć w tej uroczystości. Panie radny Mołono, tylko już spodziewał, dzisiaj pana podpowiadania. Chciałbym przypomnieć, że już po raz 12 festiwal Wilno w Gdańsku się odbywa. I za każdym razem zaczyna się wystawą Centrum Sztuki Współczesnej. Właśnie. Wcześniej to było Dolne Miasto, dzisiaj nowy obiekt, stosunkowo nowy port. Wreszcie, bo to połowa tej ziemi jest miejsca, są to barierą, no jest obiekt, to jest nowy aeroport.
powiewie mostu. Wydaje się, że to jest bardzo ważne, że podczas tego festiwalu staramy się pokazywać współczesną sztukę. Dobry wieczór, Lobes Lakanas, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom tej wystawy, przepięknej wystawy. Bardzo jest ważne, kiedy rozmawiamy o stosunkach polsko-litewskich, o międzyludzkich stosunkach, oczywiście przedstawienie Siołekina z modernej Litwy, modernej Polski. I zrozumieć, jak nowe generacje, jak ludzie sztuki rozumieją rzeczywistość i przez oczy malarzy, przez zobaczyć to naprawdę jest bardzo ważne. Bardzo ważne, że Litwa w tym wernisażu jest przedstawiona wybitnymi malarzami współczesnych. W czasie tych wernisaży, koncertów będziemy mieli okazję przedstawić kulturę litewską. I oczywiście bardzo jest ważne jest i wizyty ludzi, intelektualistów, malarzy, kompozytorów, ludzi sztuki winnych. To jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować. W tym roku mamy bardzo intensywną jesień kulturalną, nie tylko w Gdańsku. Poza Gdańskiem będzie Kraków, Litwa w Krakowie. To serdecznie zapraszamy wszystkich i do Krakowa, i do Warszawy, i oczywiście do Wilna. Dziękuję i życzę sukcesu tych pięknych dni w Gdańsku. Dziękuję. Jeigu niekas nesupyks, kalbėsiu lietuviškai. Esu Vilniaus miesto kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Vytautas Mitalas ir man labai smagu būti čia kartu su jumis šitos parodos atidarymui. Nazywam się Vytautas Mitalas, jestem przewodniczącym komitetu do spraw kultūrų, švietimo ir sporto w samorządzie miasta Vilna. Vilnius ir Gdanskas dalinasi sėkmingą bendradarbiavimo patirtimi daugelį sričių. Vilnius ir Gdanskas współpracuje bardzo z wielkim osiągnięciem sukcesów wielu dziedzinach. Aš džiaugdamasis, kad šią parodą gali pamatyti Gdansko miesto gyventojai ir taip pat ši paroda paminė ir pradžią gražių renginių, kurie dar tik tai artimiausiomis dienomis Gdanske vyks. Cieszę, że będą mogli się zapoznać z tą wystawą mieszkańcy miasta Gdańska, mogą się z tego początek pięknej imprezy, która dopiero się rozpoczęła. Noriu visiems palinkėti, kad bendradarbiavimas tarp šitų miestų būtų tik tai dar stipresnis, dar glaudesnis. Ir ryšim su šios parodos pavadinimu ir dar drąsesnis visose srityse. My wszyscy tutaj jesteśmy trochę zdenerwowani, bo dla nas to duży zaszczyt wystawić w Gdańsku, bo Gdańsk ma taką bardzo rozwiniętą scenę artystyczną. I wielu artystów, którzy są znani w całej Polsce i za Polską. I w Wilnie my pokazywaliśmy u siebie przy pomocy koleżanek pani Koleżyńskiej wystawę takiej wielkiej artystki jak Katarzyna Józefowicz. I dlatego, kiedy wiemy, jaka jest interesująca
stronę sertańską, scenę artystyczną, to nas duża rzecz mieć naszą wystawę tutaj.